Ja zawsze z uśmiechem wracam do mojego miasta, bo tu się wychowałam, tutaj skończyłam szkoły, tutaj przede wszystkim zaczęłam swoją przygodę ze sportem, właśnie tutaj na tej hali lekkoatletycznej. Także jeżeli tylko mogę, a teraz mogę więcej z fundacją własną, mogę przyjeżdżać z projektami dla dzieci, to wybieram takie lokalizacje, które są bliskie mojemu sercu. Bardzo bym chciała, żeby przyszłe pokolenia skakały o tyczce, ale tak naprawdę trzeba zacząć od podstaw, a tą podstawą właśnie są ćwiczenia również lekkoatletyczne, bo nie ukrywajmy, że lekkoatletyka opiera się na tych podstawowych elementach, czyli bieganie, skoki, rzuty. Więc tak naprawdę z tych różnych takich podstawowych ćwiczeń możemy wyłonić przyszłych mistrzów. Dziś mamy dwie mistrzynie tak naprawdę, czyli Monikę Pyrek i Annę Rogowską. To wielkie wyróżnienie dla tych dzieci. A następnie przechodzimy już do konkretnych treningów i do zabawy tak naprawdę. Mamy dwa, a nawet trzy stanowiska skoku o tyczce. Jest to skok o tyczce taki klasyczny na zeskok, skok o tyczce w dal z miejsca i skok o tyczce pomiędzy takimi stacjami z pianek pluszowych. Ale też nie zamykamy się tylko na tyczce, tak? Wprowadzamy również stacje jakby pozostałych konkurencji lekkoatletycznych. Mamy bieg na 30 metrów, bieg przez płotki, mamy ściankę wspinaczkową, tak? Mamy refleksomierz, czyli takie stanowisko, które pozwala nam zmierzyć refleks i koordynację dzieci. Kopiemy piłką nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 4,82 cm, czyli rekord Moniki Pyrek. Także mówię, tyczka, ale uzupełniona o jakby wszystkie takie aspekty lekkoatletyczne, konkurencje pozostałe.